żeby była najszczęśliwszą kobietą. Chcę, żeby była najszczęśliwszą kobietą pod słońcem, bo jest królową serc, jest najlepszą kobietą, jaką w życiu spotkałem. I najładniejszą. Nie ma ładniejszej kobiety od Mileny Wróblewskiej. Dziękuję. Poczekajcie na część drugą. To jest właśnie część druga. Mam nadzieję, że się podniosę, ale nie obiecuję. Jak będzie suicide, to pamiętajcie o mnie. Spróbuję się podnieść, ale nie obiecuję. Obiecałem jej, że się nie poddam, ale coraz gorsze te myśli i coraz mniej mam chęci do życia. Mordo, spieszysz się? To posiedzimy. Masz tego pulta? A co, ty się spieszysz? No chcę na te picie, bo nie wziąłem ze sobą karty. A gdzie po picie pójdziemy? No tutaj jest sklep, ho. Czekaj. Popatrzcie, jak można złamane serce, brak wiedzy o świecie i ten. I brak kontroli zniszczyć człowieka. Jak ona odeszła do innego, to się poddałem ze wszystkim, a świat zaczął dorzucać mi tylko problemów na głowę. Ja się na sobie wyżywałem. Zamknąłem się w sobie, przestałem myśleć. Zacząłem myśleć o wszystkim, co mówią dookoła i zaczęło to trafiać do mojej kurwa główki. I bardzo, bardzo nieładnie na tym wyszedłem. Ale nie chodzi tutaj o mnie, bardzo, bardzo o mnie tu nie chodzi, ale chodzi tutaj o otoczenie i o Milenę. Bardzo źle z tym, że ją coś zabolało, że przeze mnie płakała. Dlatego nie chcę żyć. Chciałem, żeby się na mnie zemściła i miała swoją zemstę. Ale nie chciałem, żeby ją coś bolało. Myślałem, że to tylko mnie zaboli, ale zabolało przez przypadek ją i otoczenie. Nie chciałem tak. Długo to już trwa, nie? Bardzo długo, 6 lat. 6 lat horroru. Dzień w dzień. Dzień w dzień horror. Dzień w dzień horror i walczę z samobójstwem. 3 razy próbowałem się zabić. Pokaż rękę. 3 razy się próbowałem zabić. 4 razy wpadłem pod autobus. 4 razy wpadłem pod autobus. 4 razy na Ojowie mnie znaleźli, odratowali mnie w ciągu tych 6 lat, bo już nie wytrzymałem, tych myśli nie idzie wytrzymać, żaden normalny człowiek by tego nie wytrzymał, a ja nie uważam się za nienormalnego i wiem, że te myśli są złe, bardzo złe. Kocham tą dziewczynę, ale nie będę jej przeszkadzał w życiu. Ona ma już swoje życie, a ja mogłem się zmienić tylko dla niej. Dla niej miałem siłę. Dla niej spaliłem cały świat. Bez niej nie mam siły żyć. Takie życie. Miłość mojego życia. Kochałem ją bardziej niż powinno się kochać. Zapatrzony w nią byłem jak w obrazek. Każdy jej rozkaz wykonywałem zanim jeszcze mi go wydała. Ty to mówisz, jakbyś czytał z książki. Nie, z serca. Z życia. Dziewczyna bardzo inteligentna, wyprowadziła mnie z bagna, a ja wpadłem w jeszcze większe. I sobie mogę podziękować. Świat się do tego tylko przyczynił. Lekko mnie kopnął w dupę. No ale w jakim ty bagnie byłeś? Nie byłem w żadnym przed bagnie. Przed nią, jakim ty bagnie? Nie byłem w bagnie, nie, miałem wszystko poukładane. No tak. Pracowałem, samochód miałem ten. Miałem mieszkanie. A gdzie ją poznałeś? U Adriana Konwanta. Ta? Ta. I zabrałem ją od Konwanta, bo powiedzieli, że chcą z nią uprawiać seks. A bałem się o tą dziewczynę od pierwszego momentu, jak ją tylko zobaczyłem, tak się o nią bałem, że przyjeżdżałem tam sprawdzać codziennie, czy jej się nic nie dzieje. Bo się o nią bałem. Strasznie się o tą dziewczynę bałem. A ona miała tu jakąś rodzinę? Z kim ona mieszkała? Nie, ona przyjechała z koleżanką, Pauliną Johannes. I dziewczyna jej później obrabiała dupę. Bardzo nieładnie ją traktowali, znaczy poza plecami. Nie podobało mi się to strasznie, bo powinno się mówić w oczy, jak się ten ma przyjaciela, a nie... Halo? Nie mówi się za plecami nic, nie obgaduje się ludzi. Ja nie, na niczyj temat nigdy nie gadałem. Ale pamiętaj, karma zawsze wraca. Karma zawsze wraca. Jak dzisiaj, miałem przykład karmy. Żyłem gumę, wyplułem ją na drodze, i później jak siedziałem w autobusie, ale ty wiesz, że ja nigdy nikogo nie obraziłem. Patrzę na podeszwę, a guma na podeszwie. Kumasz? Tak szybko karma do mnie wróciła. Ja nikogo w życiu nie obrażam, tylko strasznie dużo mam złych myśli.
Ale to nie są moje myśli, tylko zasiał to świat. Nie mogę. Ale ja muszę się z nimi bić teraz. Ty masz myśli, a ja nie mogę się podrapać. No. Fajnie, no i nie? To tak samo trochę mnie irytuje. Halo? Słyszę, bracie. No, odblokowałeś? Fajnie, no nie? Skończyć się, co? Krzysiu? Jeszcze się podniesiesz. No, no słyszę cię, Rusłan. Przyjedziesz po mnie? Przyjedziesz po mnie do centrum? Aha. Tylko musisz się... Co? Postarać o to... Ja już idę z centrum do ciebie, będę o czwartej. Tej pomocy. No, trzymaj się, bracie. Co tam? No, ogólnie w porządku. Jokero. Co jest, kurwa, i znowu Joker przegrywa. Co za życie. No ale jakie ty byś chciał życie? Żonę, dzieci, normalną pracę. Czasem sobie jakiś tam wałeczek na 100 tysięcy zrobić. Może na 200. Ale to tylko czasem, bo to tylko adrenalina. Ja lubię adrenalinę. No dobrze, to jak to można powiedzieć? Miałeś wszystko? Cały czas masz wszystko, tak? Już nie mam nic. No, ja ale... nie chciałem wszystkiego, ja chciałem jej. No dobra. Dla niej mogłem zrobić wszystko, bez niej nie potrafię zrobić nic. Uzależniłem się od niej na amen. To co ty teraz chcesz? Teraz? Nie wiem. Jak wiesz, że jej nie możesz mieć? Jak wiem, że jej nie mogę mieć? Żyję tylko dlatego, żeby jej udowodnić, że naprawię się i naprawić jej serce. Złamane serce i to wszystko. A potem mogę odejść z tego świata. Jak dam radę. Jak nie dam rady, jak upadnę, jak za dużo tych myśli złych przyjdzie, no to się pożegnam z tym światem, bo już nie mam siły z nimi walczyć. A ja też mam uczucia i wiem, że to boli wszystkich. Nie chcę sprawiać nikomu bólu. Nie chcę zawodu sprawiać. Nie chcę przyjaciół boleć, nie chcę boleć rodziny, nie chcę boleć Mileny. To jest za duży ból. Ile można bólu unieść? Każdy ma jakieś swoje limity, tak? Nawet Superman by tego nie uniósł. A ja cały czas serce walczy z tym, co przychodzi do głowy. Zamiast walczyć o to, żeby było lepiej, to walczę z tym, co przychodzi do głowy. Cały czas serce pompuje, żeby pozbyć się tych złych myśli. Zamiast przeżywać to, co się dzieje dookoła i odczuwać, to cały czas walczę z myślami. Żeby sobie nie pomyśleć nic złego. I to jest takie życie. No teraz no, upadłem, no każdy może upaść, no ale nie aż tak. Byłem na szczycie, jestem na dnie. Każdy tak może. No, jestem w centrum z Krzysiem. W centrum z Krzysiem, a co? No, ale to ja... To zadzwońcie do sąsiadów. No, ja tak samo dzwoniłem. Przecież mnie też nie było, jak wychodziliście. No. Ty, ja ci tą koszulkę dałem. Tak? No. Ja sobie kupywałem ciuszki, kurczę, no. No ale wszystko pamiętam, że ci udałem, no, przestało mi zależeć na wszystkim. Jakby się życie dla mnie skończyło. Wtedy jak zobaczyłem ją z innym, to jest moje życie umarło. Ona myśli, że ją okłamywałem, albo ja nie miałem... w czym ją okłamywać? Ona mi nigdy nie powiedziała, że jej na mnie zależy. A prosiłem ją milion razy, pytałem się jej, czy jej na mnie zależy. Zawsze mówiła, że ma kogoś innego. Ja uważałem, że musi się dziewczyna wybawić. Ale obiecaliśmy sobie, że do siebie wrócimy. No to jak sobie obiecaliśmy, to ja dalej jestem sam i dalej, kurczę, na nią czekam. No ale to... A ona już nie jest sama. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, dzisiaj jest XXI wiek. No tak, tylko że ja się zakochuję na całe życie, a nie na 3 lata, tak jak mi powiedziała Milenka. Milenka powiedziała, że 3 lata trwa uczucie i to zauroczenie. Jeżeli by to było zauroczenie, ja się zauroczyłem parę razy w kobietach i zauroczenie trwało 3 dni. A nie 3 lata albo 9, to nie jest zauroczenie. No nie wiem, jak to ci powiedzieć.
Ja jak płakała przed domem, bo przyjechała po 3 latach, myślała, że ja z Patrycją byłem, a ja z Patrycją nie byłem. Było mi głupio Patrycji tylko powiedzieć, że nie chcę z Patrycją być, bo Patrycja jest piękną kobietą, ale ja ją chciałem tylko przytulić, bo ona płakała. I powiedziałem dziewczynie po 3 dniach, że musimy się rozstać, bo ja kocham Milenę. A ona przyjechała i ona myślała, że ja z Patrycją jestem i popłakała się widulka przed domem. Ja zemdlałem wtedy, bo mi serce pękło. Nigdy w życiu czegoś takiego nie czułem. Serce mi pękło, popłakałem się. Wybiegłem na dwór, ale już Milenki nie było. I ja nie mogłem tego znieść i wpuściłem demony. Wszystkie demony. Zacząłem mówić, żeby sobie wszystko wgrywali, bo nie chciałem tego bólu czuć. Nie chciałem, nie miałem siły. I niepotrzebnie to zrobiłem, bo wyszło na jaw, bo weszło we mnie zło. I już tego zła nie mogę powstrzymać. Od tamtej pory jest koszmar. A lekarze co ci mówią, jak im to mówisz? Nie mówiłem im tego. Nie mówiłeś. Bo nie miałem siły o tym gadać. Pierwszy raz mam siłę dopiero o tym cokolwiek powiedzieć. Wcześniej tak mnie zacinało, jak zacząłem mieć te filmy, jak zacząłem mieć te chore sny, te chore myśli, to mnie tak odcinało, że nie potrafiłem słowa wypowiedzieć. Nie potrafiłem nawet zdania ułożyć. Jąkałem się albo zacinało mnie. Odcinało mnie całkowicie. Albo blałem, bo już nie mogłem wytrzymać tych myśli. Teraz jakoś jeszcze z nimi walczę, ale wcześniej było tragedia. Przecież ja myślałem, że się powieszę, no. I bym się powiesił, żeby mi Milenka nie przyszła i nie powiedziała w powietrzu, we śnie ją spotkałem, i powiedziała walcz. No i obiecałem jej, że będę walczył, ale nie wiedziałem, że ją skrzywdzę przy tym. Wolałbym zginąć wtedy, niż przez takie piekło ją przeprowadzić. Bo to i tak się dla mnie źle skończy, bo jej nie ma. No dobrze, no, ja tego ale... nie przeżyję. Jak to możesz odwrócić? No nie wiem, jak to możesz zwalczyć? Naprawić tylko, no jak, nie wiem jak to naprawić, żeby ten umysł przestał mi podpowiadać jakiekolwiek rzeczy, żeby mógł myśleć to, co chce myśleć, a nie bać się, że pomyślę coś złego. Cały czas przychodzi coś złego do tej głowy. Albo ktoś coś zażartuje, a mi to trafia do głowy i ja myślę, że ja taki jestem, o. Widzisz, ja wiem, że można mi zaufać, tylko kurde, tym myślom nie można ufać. Strasznie nie można im ufać. Ja zawsze za przyjaciółmi stałem, zawsze się cieszyłem, jak przyjaciół widziałem. Kurczę, jak ja się cieszyłem. No kiedyś tych przyjaciół było w brud. No pewno, ja miałem wszędzie przyjaciół przecież, w całej Europie, tak? I w Londynie, i w Huddersfield, i w Halifax, i w tym, w Birmingham, żeby cię nie skłamać, we Francji, we Włoszech. W Polsce, w Litwie, w Rosji, wszędzie mam przyjaciół. Tylko się wszyscy poodwracali, jak mi psychika siadła. Bo mi siadła, jak Milenka odeszła. Nie wiem, czy ktoś coś takiego przeżył, ale jak ja ją spotkałem, już wiedziałem, że będę jej do końca życia. Że na nią czekałem całe życie. Tak jakbym ją zlał całe życie, chociaż jej nie zlałem. Jak ja słyszałem jej głos, to mi się nogi uginały. Ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Mi łzy leciały, jak ona się na mnie patrzyła. Musisz ogolić tą brodę. No muszę. Bo wyglądasz jak król lew. Upaść ludzka rzecz, ale nie ciągnąć przy tym innych. Tak jest? Nie sprawiać nikomu bólu. Samemu upaść tak, ale nie ciągnąć przez to, nie ciągnąć przy tym innych. Ja nie chcę, żeby inni ludzie przeze mnie cierpieli. Też mam uczucia, chociaż wydaje się, że ich nie mam. No to wszystko, co mówisz, to chyba raczej prawda, nie? Ja już nie mam siły, kurde. Ile razy próbowałem się zabić, ty jedyny, Krzysiu, wiesz. No. Ile to nie jest śmieszne, bo to zabija człowieka, przecież kurczę. Ja codziennie w nocy płaczę, kurwa, zasypiam ze łzami w oczach, kurwa. Budzę się. Płaczę, czasami z krzykiem się budzę i krzyczę Milena. No kurczę, ta dziewczyna była ze mną tylko 2 miesiące, a ja dalej ją kocham tak, jakby ona wczoraj wyjechała. Ja naprawdę nie wiem, jak mam ci pomóc. Ja sam nie wiem, jak ja mogę sobie pomóc. Ja nie potrafię zatrzymać myśli, złych myśli. Bo to już, ja nie wiem, czy ja przeżyję to. Widzisz, znowu się zaczyna.
znowu zaczynam myśleć i znowu zaczynam upadać, no nie? Wcześniej jak myślałem, wystarczy było, że pomyślę o Milenie i wszystkie złe myśli uciekały, znikały, no nie? Wyglądasz jak Krzysztof Ator. Wiesz, ten z wideoprezentacji. Wideoprezentacje. Tu jest przypadek, tendencji do upadku. To jest tak się dzieje, jak się zakocha w kobiecie za mocno. Jak się mają za Boga. A ja ją mam więcej niż za Boga. Dla mnie ona jest więcej niż całym światem. Nie powinno tak być. Ale niestety jest. Zawsze ją będę kochał. Tylko muszę pokonać ten umysł, no. A siebie pokonać nie jest tak łatwo. To nie jest moja wina, że pozwoliłem sobie wrzucić do głowy taki chaos. Ale nie myślisz czasami, że taki chaos masz przez to, że... Ćpałem? No, nie myślisz tak, czasami? Tak, to jest przez to, że ćpałem, ale nie tylko przez to. Bo jakby serce nie pękło, no nie? I nie poddał się człowiek, po prostu straciłem drogę, straciłem cel w życiu. Te filmy się zaczęły jeszcze zanim zacząłem ćpać. Ja najpierw zacząłem pić. Zacząłem pić, bo te filmy się pojawiły. Ja chciałem je zapić alkoholem. Miałem nadzieję, że one przejdą. Ale ich coraz więcej, a świat jeszcze dorzucał więcej. Świat zobaczył, że można mi coś dorzucić, to jeszcze mi dorzucili. A ktoś był mi nieprzychylny, kiedyś mnie nie mogli pokonać, bo się nie dałem. No to teraz mogli dorzucić, teraz zobaczyli, że można mnie psychicznie zniszczyć i dorzucali sobie coś od siebie, każdy dorzucał sobie coś od siebie, takie mi wlyki zaczęli dorzucać, że sam sobie jestem teraz bombą atomową, sam sobie jestem katem, nie mogli mnie wykończyć fizycznie, to mnie wykończyli psychicznie, a jedynym hamulcem ręcznym była Milena, Milenki już nie ma. Zawsze byłem dobrym chłopakiem i nikomu nie życzyłem źle. Nawet wrogom nie życzyłem źle. Nikogo nie obgadywałem, na niczyj temat nie gadałem. Nie obchodziło mnie inne życie. A co mnie w ogóle obchodzi innych życie? Po co ja mam się wtrącać komukolwiek w życie? A brałeś wtedy narkotyki, jak poznałeś Milenę? Jak Milenę brałem, tak. Ale jak wyjechała 3 dni po jej wyjeździe, rzuciłem narkotyki, poszedłem do pracy. Wynająłem sobie mieszkanie. Pracowałem po 12 godzin. To a dlaczego chciałeś się zabić? Ten pierwszy raz sobie... Pociąłeś na to się gwiazdy. Pociąłem? No. Bo mi ktoś podrzucił filmy, że pedofilskie filmy. Aha. I że Milena jest kurwą. I zacząłem tak myśleć i się chciałem powiesić, żeby jej nie bolało. Bo już nie mogłem tego wytrzymać. Sorry, że ci to przypomniałem, nie pomyślałem nawet. No. I chciałem się wtedy zabić. Bo ja takich filmów nie wytrzymam. Coś takiego jest kurwa. Nie pamiętam już nawet, kto mi to wrzucił. Ale ktoś mi to powiedział i zacząłem się bać świata, zacząłem się bać spojrzeć na dziecko, spojrzeć się na kogokolwiek, bo myślałem, że sobie takie coś wbiłem. I wziąłem sznurek, chciałem się powiesić. Pociąłem się i trzeciak mnie uratował, przyjaciel. Czyli to chodzi o to, że twój umysł jest podatny na wszystko, tak? Na subiekcję, strasznie, strasznie podatny na subiekcję. No ale czasami jak myślisz o biznesie, tak, żeby załatwić pieniądze, to potrafisz myśleć... Nie dobrze. Potrafię, staram się myśleć o czymś innym. Ciężko jest. Ciężko jest powstrzymać te myśli. No ale umiesz gadać na przykład o biznesie, tak? Staram się jak najmniej. Czyli jak gadasz o biznesie, to zapominasz o... Nie, zapominam, ale... No ale nie ma tej myśli wtedy, tak? Jak gadasz o biznesie, no to nie ma później tej myśli, tak? Są. Ale powstrzymuję je. Znowu atakują mnie paranoje. To jest ból, za dużo bólu. W tym nie idzie się połapać przecież, to jest... Ja nie wiem, czy ja sobie poradzę jeszcze wyjść, czy ja wyjdę z tego, ale obiecałem Milence... No, wyjdziesz z tego. Wyjdziesz z tego. Jak ja mogłem dać sobie wmówić, że jestem złym człowiekiem? Nigdy złym człowiekiem nie byłem. No odwyk miałeś iść, nie? No miałem iść. Miałeś niby 28 iść, a dzisiaj jest 25. Tak, ale kurczę, ćpam, żeby przestać myśleć, a na chwilę przestaję myśleć, a później przychodzą jeszcze gorsze myśli. No ale jakbyś poszedł na ten odwyk, tak? Ja nikomu nic w życiu nie zrobiłem, żeby tak cierpieć, kurczę. Ale jakbyś poszedł na ten odwyk, to przestałbyś ćpać.
później dali być. Czemu lepiej? Nie mogę z powrotem ślić tak jak śliłem, jak poznałem Milenę, kurczę? Czemu nie mogę ślić i nie mogę ją musisz kochać tak? Musisz szukać jakiegoś rozwiązania, no ja wiem, że łatwo się mówi. Wcześniej potrafiłem się wyłączyć, teraz się nie potrafię wyłączyć nawet na chwilę. No nie tak, mam, nie mam dnia, żeby był szczęśliwy. A śpisz w nocy ogólnie? Tak, po 3 godziny. 3 godziny, tak? Bez spania, nie muszę spać, żeby nie spać. 3 godziny spania, 2 godziny spania i spadam w dół. I od razu mózg ci się włącza, tak? Tak, budzę się i jest tragedia. Budzę się od razu ze złymi myślami. Chociaż już nie jest tak źle, bo już teraz budzę się z piosenkami. Czasami mi się fajne piosenki, a to jest fajne uczucie, kurczę. Czasami fajne piosenki mi się włączają. Jakbym słyszał miliony głos. No ale one się włączają na ile? No, godzinę? Na chwilę i zaraz no. Potem wracam. Ale kiedyś było od razu horror, jak budziłem się od razu horror. No ja to rozumiem, no ale też jak masz te piosenki... Coś się tam zmienia. Masz te piosenki w głowie i później co? Później znikają. No, masz ich dosyć, nie? Nie mam, chcę ich nie? Właśnie, ja ich chcę. Nie mam ich dosyć, to są fajne piosenki. O miłości. A jakie piosenki znasz najlepiej? Jakie piosenki? No. Czekaj. Next day I was... Czekaj. Feeling you close. A umiesz też po niemiecku zaśpiewać? Nie. Ein, zwei, drei, Polizei. No fajne, no nie? Ale żeśmy jest kurwa. To co, Robercik, idziemy? Dobra, dawaj po te picie. Chodź, dobra. Bo ja muszę też iść, bo załatwić biznes trzeba. Dobra. Dopóki to życie. Dopóki panowie. I panie. Zakochać się nie puścić, pamiętajcie. Nie puszcza się kobiety. A jak się tak mocno zakochacie, to uważajcie, bo można spaść. Życiowy parkiet śliski.